Witam w kolejnym odcinku, zagrajmy trzecią erę. W ostatnim odcinku podbiliśmy Isengard i uśmierciliśmy Sarumana. Teraz... chciałem zbierać armię, która wyruszy na zachód. I tak właśnie zrobię. Musimy jak najszybciej podbijać ten zachód. Więc kogo bym tutaj miał takiego prego do werbowania? No tutaj przetrenuję tych. Tutaj przetrenuję tych. No dobra, chyba nikogo nigdzie indziej nie zwerbuję. Pozostaje zaczekać turę. Dobra, jak widać, Isengard chyba będzie się wycofywać. Ja bym tutaj zostawił parę oddziałów. Na przykład tak. Dobra, tych wezmę. Okej. Kopalnie. I to niezły dochód. Muszę mieć kopalnię. Wy tutaj, okej. Idziemy. To nie jest jakaś niesamowita armia, ale do podbicia zachodu w zupełności wystarcza. Dobra. Będę chciał mieć przecież te kopalnie w Isengardzie. 3500, wow. On tutaj nie może kupować najemników, szkoda. Ty idź tutaj. Nawet może Duneart podbijemy, jak nam się uda. Save w razie wypadku. Dobra. Czekajmy na ruch Isengardu. Isengard postanowił mnie nie zaatakować, bo nawet nie mają czym. Ale postanowili stanąć na drodze. To jest błąd, Isengardzie. Wielki błąd. No świetnie, teraz się ładuje normalnie, a nie jak wtedy. Pada? Obserwujcie, tak, pada. 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 Cholera jasna. Dobra, sensownie się rozstawili. Że Isengard tutaj idzie. Dobra, biegiem, bo oni tutaj będą także chcieli się jakoś ustawić dogodnie. Wy pójdziecie tu. Osobna grupa. Dobra, już biegiem, bo będzie nam zbyt długo zajmować. A wy podejdziecie tu. No idźcie bardziej w bok. Nie chciałbym tutaj tracić niepotrzebnie moich wojaków. Dobra, podejdźcie na taką odległość, żeby łucznicy mieli zasięg.
O, cholera. Dobra. Wy tam atakujcie. Wy im wyjdziecie naprzeciw. I czas na atak. Chwilowo tymi. Wy będziecie ich okrążać. Nie. Łucznicy tutaj. Tutaj atakować. A nie, że tam. Oni się nie ruszają. Mają to gdzieś. Mi się podoba. Ups, idą. Odwrót. Wy idziecie na tych, a wy środkiem. Wy tych, a wy tych od pleca. Oj, błąd. Wielki błąd, generale. To jeszcze był generał. Wow. Szokowani, nie dziwię im się, do tyłu. To jest ciężka konnica. No, trochę ich mają, będzie problem. Nie jakiś wielki problem, ale będzie problem. Dobra. Teraz by tutaj. Ci są załamani. Atakujcie ich od pleców. To powinno wywołać u nich panikę. Teraz generał będzie tym pomagał, a reszta... Dobra, wygońcie tych, wygońcie tych, wygońcie tych. Nikt tutaj nie ujdzie. Tych 6, 21. W ogóle ty to najlepiej ucieka już. On nie zdążył, chłopina. Gońcie. Doświadczenie zdobędą nawet dzięki temu. Nikt nie ma tutaj ujść z życiem. Trochę mi straty zadali, ale to są... Łooo! Uciekaj. No proszę, pozbierali się. I postanowili mnie zaatakować. Kontynuować. Dobra, już po nich. Trochę mi tych pozabijali, szkoda. To jest moja najlepsza konica chwilowo. Ale już ich nie ma. No, prawie 500. Ale oni mieli wiele oddziałów, które miały walkę z konicą dobrą i tych miotających goblinów. No jednak nie umieli tego wykorzystać i padli. Kolejny upadek Isengardu. A ja idę dalej. O, nawet jakiś przedmiot dostałem. Pewnie w nagrodę. I mamy kolejną armię. Zobaczę, jak to tutaj wygląda. A, może mi się uda to podbić. Tutaj lekki niepokój. Aha. Prawo. Prawo tutaj utrzymuje porządek. Gdyby nie to prawo, to byłyby zamieszki mordowane.
ładne, bardzo ładne. Podoba mi się to, że tutaj właśnie mają te takie budynki, które były w filmie. Naprawdę się przyłożyli do tej produkcji. Moderatorzy, oczywiście, nie mówię tu o twórcach Total War'a. Chociaż sami twórcy tutaj ładnie zrobili tą grę pod modowanie. Zasejwuję. Widzimy się po kolejnej turze. Isengard wycofał się do miasta. Ci mi stanęli na drodze. I tak, będzie okazja ich powybijać. Kim ty jesteś? Piechota. Nie mam zbyt wielu oddziałów konnicy, ale on w zupełności powinni starczyć. Smaug. Kolejny wielki krok dla Rohanu. Nie, z takich leśnych terenów z daleka. Będziemy podchodzić. Jakbym tych się szybko pozbył. Kim wy jesteście? Piechota. Nie macie szans dorwać ich. Dorwać ich. Jeszcze bitwa się nie zaczęła tak na dobre, bo nikt nikogo nie zaatakował. Jeszcze. Ale już to się stało. Ci będą flankować. On ma tutaj bonus do takich uderzeń. No, ciężka piechota. Ale już za chwilę padną weterani. Ups, mój generale. Uciekaj. I zaatakuj. Szokowani, już szokowani uciekną. Szaleńcza próba ataku. Nie, jednak nie. Dobra. Bez tych tutaj. Rozstawcie się. No. Nie tak. Tak. I nie uciekać. W pogoni za generałem. Oj, 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 panowie. Spokojnie. Do tyłu. Dobra. 9 go będzie gonić. Goń go. Reszta zaraz się rzuci do ataku. Dobra. Uruk-hai już nadbiegli. Wy będziecie obkrążać. Albo nie. Zaatakujcie generała. Zabijając tutaj generała, osłabimy ich morale. Twardo. Twardym trzeba być. Do tyłu. Do tyłu, moi skauci. Wy tu.
No, to nie będzie taka pewna wygrana. I pach. Teraz ci i ci. Świetnie. Udało się. Generał leży martwy. Widzicie? Od razu są szokowani. Już się nawet powoli poddają. No, właśnie to zrobili. Teraz będą uciekać. Moja konica się nimi zajmie. Za to wy tutaj. O, rany mój doradco, my tutaj właśnie wygrywamy tą bitwę. A nie ją przegrywamy. Jeszcze sekundę temu mówiłeś się zupełnie na odwrót. Cholera jasna. Do broni. Nie ma dezercji. Kontynuować. Wybić ich. Idioci. Wygraliśmy bitwę, oni uciekają i tak. Wygraliśmy bitwę. No i co? My uciekamy. Dobra, a ten się tymi tutaj zajmuje. I zajmujemy ten samym miasto. Wyśmienicie. Generał odzyska swoją gwardię, a ja umocnię swoje panowanie na tych ziemiach. No i Isengard ma już problemy. Jak tu kulturka? Wolę kulturę podnieść. Isengard Armor. Swordbearer. Jakiś angielski koślawy. Dobra. Jeszcze niczyje są te ziemie. Jak nie... O! No dobra. Widzimy się za moment. Zła wiadomość jest taka, że... oblegają nas. A dobra, że to nie są wyjątkowe jakieś wojska i szybko padną. Jeszcze niczyje są te ziemie. O, świetnie, to ja je zajmę. Nioch, 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 z pomocą Gondoru. No widzisz, Gondorze, nie atakowałeś, miałeś... zwlekałeś zbyt długo. No i taki efekt. Będziemy walczyć o nasze prawa do tej ziemi. To zwycięstwo tylko utwierdzi to twierdzenie moje. Już dwa razy pokonaliśmy wasze armie. Czemu nie mamy tego powtórzyć? Brakuje mi Gandalfa, on by tutaj zrobił jeden wjazd i po nich. Konica będzie musiała w kupie stanąć chwilowo. W ogóle wszyscy w kupie stoicie? Świetnie. O. Piechota, piechota. I tutaj dwóch miotających. Spoko. Jestem pewny siebie. Oni pewnie będą chcieli uciekać. Tak jak przewidziałem. Ale nie do końca. Rozstawić się. O, świetnie. Podzielili swoje jednostki.
wszyscy Uruk-hai. Do ataku. Jeden atak i już stracili większość swoich zasobów. Oj. Się wbiliście, panowie? A wy na tych. Do tyłu. Wygląda na to, że padną. Ha! Wielki generał jest martwy. No i właśnie. Złamane morale. W ogóle do tyłu możecie iść. Ci już tutaj złoto mają. Złote doświadczenie. No i możecie atakować tutaj. Dobijemy już ich. Nie ma litości. Chcieli mnie załatwić. Tysiąc, wow. To jest dla nich wielki cios. Jeśli oni z taką armią nie dają mi rady i z tyloma atakami, które już przeprowadzili na mnie, to naprawdę u nich coś jest nie tak. Heisengard Banner Armor. Jeszcze on tutaj niezłe bonusy zgarnął. Żebym tylko mógł tutaj rekrutować już ludzi, to bez problemu bym utrzymał te ziemię. No dobra, sejwuję, kończę turę. I tutaj już nieciekawie się zrobiło. To już jest nieciekawie. O, rany. Wysyłamy posiłki. Mam nadzieję, że od razu nie zaatakują. Ach, będą bunty. Trudno. Wyślemy kogoś. Dobra. Wy dojdziecie za niedługo. Edoras. Mobilizacja jak zwykle. Ha, kopalnie. Budują się. Jeśli nie zaatakują jak najszybciej, to mogą stracić swoje szanse jakiekolwiek. Dobra, sejwuję. Czekam kolejną turę. Wow. Wow, 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 wow. Dobra, dobra. Bez paniki. Bez paniki.
Dobra taktyka i wygramy to. To nie jest tak, że... A, no chyba... No chyba jednak jest. Cholera, jasno. Wy tu się bronicie, no to wy będziecie musieli wyjechać. Jak najszybciej. W nogi. Do ataku. I uciekać. No i zaczyna się. Będą biegać. O, wszyscy idą do środka. Wy... Tu. Dzielna piątka. I wytrzymali sporo. Ty w ogóle włócz nie latają. Dobra, teraz tutaj. Niestety, nie wybronimy tego. Ale możemy im zadać straty. Musiał mieć więcej konic. Niestety takowej nie posiadam. Uhuhu. Jak zginąć, to chociaż w jakimś stylu, no nie? Na przykład ubijając generała. Dawaj! Ubijecie tego generała. Wow. Wow. Już idą. Dobra, macie 4 minuty. Na zabicie generała. Jak wam idzie, panowie? Dzielna dziesiątka moich najlepszych wojaków. Dziewiątka. Ósemka. Tylko konica mi została. A i tak obrywają. Beware! The chance for us to regain control of the city is almost gone. This defeat is a bitter drop to swallow. Nie. Ałaja, to zaboli. Zabolał. No ale... Edora się znowu narekrutuje wojsk i odbijemy to miasto. No jak widać, udało im się, ale niewiele brakowało. Po prostu zalali mnie armią, czyli to, co umiem najlepiej. Ale sami potracili. Wow. Nie, nie, nie. To jest coś takiego, że dostaję taką jednorazową płatność, ale później są tego skutki. Później na kulturę postawimy. Wy do miasta. Świetnie, jest porządek. Edoras. Wow. Już nie mam nawet kogo rekrutować. Wow. Skończyły mi się siły.
Dobra, stawiamy na populację. Chicken. Edoras będzie już jest do budowania tam. Niestety oberwaliśmy. I to ostro. Podejdź. I właśnie, oni nie mają tutaj wielkich sił. Możemy nawet tymi to podbić. Nie w taki sposób. No dobra, zasejwuję. I pożegnam się z wami w tym odcinku. Do następnego razu, kiedy już podbijemy Dune Art. A w tym odcinku to by było na tyle. Żegnam się z wami tutaj Wrona.